Wszystko w zapisie? Gotowi. Dobra. Gdybyś była książką, jaki by miała tytuł? Cekiny w siatce. To jest wspaniały tytuł na moją biografię, która będzie jedną wielką ściemą. Co jest najbardziej przecenianą zaletą? Kurczę, chyba uroda. Do czego masz słabość? Chyba do słodkości. Czego się boisz? Przestałam się bać, generalnie. Czego najczęściej zapominasz? Wszystko, jakby wszystko gubię notorycznie. No i moja siostra ma taką właśnie specjalną zdolność i ona to odnajduje. Z jaką żyjącą bądź nieżyjącą osobą chciałabyś zjeść kolację? Oj, Andy Warhol, a maksa. Masz jakąś ulubioną ikonę mody swoją? Jakbym miała powiedzieć o takiej osobowości scenicznej, to Madonna zdecydowanie. Szpilki czy baleriny? Bardzo lubię zmieniać buty i zmieniać styl i w ogóle jak ktoś mi mówi, że kobieta ma jeden styl, to myślę, że nie zna kobiety. Wanna czy prysznic? Wanna, zdecydowanie. Co doprowadza cię do szału? Wymuszanie w jakikolwiek sposób. Kim chciałabyś zostać, gdybyś nie została aktorką? Ja zawsze chciałam właśnie zostać artystką. Myślę, że jeszcze dalej mam szansę być tą osobą. Jakiego zawodu nigdy nie mogłabyś wykonywać? Przede wszystkim myślę, żebym nie mogła być lekarzem. Nie chciałabym być lekarzem, który odpowiada za życie innej osoby. A jaki prezent najlepszy dostałaś? To coś pięknego, co mój mąż dał mi na święta Bożego Narodzenia. Mianowicie namalował dla mnie obraz. I to jest obraz, na którym jesteśmy my wszyscy, cała nasza rodzina. I to jest arcydzieło. Najważniejsze doświadczenie w życiu? To był mój pierwszy poród. Okazało się w trakcie, że są jakieś komplikacje, więc był taki moment, że nie byliśmy pewni, czy się uda. Pamiętam to, jak patrzyliśmy na siebie i mieliśmy taki moment, że czułam bardzo duże wsparcie z jego strony, aż mi się chce płakać, jak o tym mówię. Czego najbardziej żałujesz? Teraz mam takie łzy w oczach i czekaj, muszę to skasować. Dużo było takich momentów w moim życiu, gdzie nie dawałam sobie rady ze sobą, że może ktoś obok, a z pewnością tak było, ucierpiał i tego najbardziej żałuję. Twoje motto? W tym momencie moje motto to jest właśnie konsekwentne dążenie do celu, czyli nie ma rzeczy niemożliwych, zrobimy to. Chciałabym, żebyś narysowała swój portret. Narysuję coś, co rysowałam przez całe swoje młodzieńcze lata, jako taki mój znak.